Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną detail i HS-ik, czyli hydro szampon, który jest takim trochę dziwolągiem, tak jak widziałeś, zarzucony z pianownicy. Zresztą tu napisane jest wyraźnie, czyli mycie wstępne, tak środkiem Active Safe, czyli ich piana aktywna. Już ją przerabiałem, jeżeli jej nie było na kanale, to się pojawi, ale tak czy tak propozycja się pojawi. Rozcieńczony, a nanieść za pomocą lancy pianowej. Tak zrobiłem. Rozcieńczony w wodzie 1 do 10. Tak też popełniłem. Samochód należy umyć gąbką lub rękawicą. Również to pokazałem. I teraz tak. Zapach tego produktu taki, kurczę, bananowy, słodki. Już detail mnie przyzwyczaił, znaczy przyzwyczaił. Ja nie lubię intensywnych zapachów. A detail takie ma. Ten produkt cały czas ci mówi, że jest wokół ciebie. Na okrągło pachnie niesamowicie. Nie jest to taki zły zapach, słodkawy. Czy męczy? Raczej nie. Na świeżym powietrzu nie. Myślę, że w pomieszczeniu może trochę drażnić, ale cały czas ci informuję, że go zarzuciłeś, że jest z tobą. I teraz tak, mycie w formie piany na aucie, no szału nie ma. To tak jakbyś zarzucił pianę aktywną, to zrobisz to samo. Więc tutaj żadne to jakaś nowość, czy żaden jakiś wypas. Taki dziwoląg bym powiedział. Ale ja ten produkt porównuję troszeczkę do Nanowaxa Pro Elite. Propozycja filmu również, klasycznie z mojej strony. Z tego względu, że pomaga osuszyć auto, ale ten troszeczkę ja go inaczej widzę. Ja go widzę w takie dni, gdzie jest naprawdę na maksa gorąco. Nie masz możliwości umycia go na przykład w normalnych warunkach, czyli w normalną temperaturą, przy normalnej, przepraszam, temperaturze, gdzie powiedzmy daje ci czadu słoneczko, a musisz umyć auto. Więc u mnie to wygląda w ten sposób, bo ja mam podobnie. Ja muszę mieć albo rano, albo wieczorem, późnym wieczorem, a nieraz wieczorem też są temperatury wysokie, gdzie to szybko jednak przysycha. Więc wtedy aktywna piana spłukuje, wskakuje z moim, z szamponem, czyli mycie właściwe i umyję sobie połowę auta i wskakuje ten zawodnik. Dlaczego? Z tego względu, że jak go zarzucę, on kurczę tak jakby się kleił do lakieru. Pyk i siedzi. Siedzi i nieważne, czy tam jest plus 30, plus 40, naprawdę on jest tak gęsta, zbita właśnie piana, to jest w tym fajne, że on tak jakby się przykleja do lakieru i siedzi. I wtedy sobie obskakuje drugą część auta, znowu tam zarzucam, tył, przód, pyk, pyk, pyk i wtedy spłukiwanie tego produktu. I tu jest troszeczkę mało przyjemnie, bo ta piana jest obfita, gęsta i troszeczkę trzeba się namęczyć, żeby ją spłukać. Ale fajne jest to, że produkt właśnie tafluje i pomaga ci osuszyć auto. Daje delikatny połysk i ten produkt tak naprawdę siedzi do kolejnego mycia. Także nie ingeruje w powłoki, w woski, ile można powiedzieć ingeruje, bo to jest takie słowo troszeczkę dziwne, nie ingeruje. Tak naprawdę może inaczej, pozostawia po sobie połysk i taflowanie, ale jeżeli na danym elemencie powiedzmy jest mocna hydrofobowość, mocne krople, to można powiedzieć, że zachowuje się podobnie jak powiedzmy na danym elemencie dane zabezpieczenie, więc tutaj też jest tak to kurczę dziwnie. Najlepiej on się sprawdza właśnie przy aucie, gdzie powiedzmy to zabezpieczenie jest kiepskie. Kiepskie, tak jak na tym szarym właśnie na masce siedział House of Wax i tam już praktycznie umierał. Fajnie go podbił, tak jakby ten wosk odżył. Także pod tym względem też fajnie. Ale tak czy tak ja ten produkt widzę właśnie w takie naprawdę upały, letnie temperatury, gdzie chcemy sobie bezpiecznie umyć auto. Ten produkt w tym nam pomoże. Czy produkt ma stałe miejsce u mnie na półce? Nie. Jak go nie będę miał, nie będę płakał. Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest taki trochę dziwoląg. Dziwoląg, próbowałem nim myć tak normalnie jak klasycznym szamponem. Szału nie ma. Fajne jest też to, że jak chcesz mieć połysk i jakąś tam hydrofobowość na aucie, wystarczy zarzucić tą pianę. Spłuczesz i ona zostaje, ta hydrofobowość, także pod tym względem też super. No dobrze, myślę, że tu więcej chyba nie ma co się wysmęcać na temat tego produktu. Coś innego, czy coś ciekawego? Kurczę, nie mam przekonania. Ja już troszeczkę go używałem i tak naprawdę nie sprawdza mi on jakiejś takiej mega frajdy, ale nieraz się przydaje. Nieraz się przydaje, tak jak właśnie powiedzmy ta piana od CarPro Ironix. Ona sobie stoi.
jeść nie chce, jeść nie woła. Podobnie z tym produktem. Przyjdzie moment, gdzie będzie mi niezbędny. Bo będę musiał umyć auto, tak jak ostatnio, powiedzmy, pojechałem do pracy i, że tak powiem, srak mi naptał, na maksa mi nasrały ptaki, naprawdę jedną stronę miałem, a grzało, a chciałem to jak najszybciej umyć, wiadomo o co chodzi, więc mycie, pyk, pyk i to wskoczyło i on sobie siedział. I nawilżał te kubska, bo naprawdę ta piana siedzi bardzo długo, ona tak jakby się przyklejała. I także wiadomo, no, każdy produkt zawsze w jakimś danym czasie znajdzie dla siebie miejsce i zawsze się przyda, powiedzmy, podobnie tak jak właśnie ten CarPro Iron X, gdzie wspomaga mi przy deironizacji lakieru. No dobra, bo zaczynam się powtarzać, smęcę, wybacz. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że Ci troszeczkę, nadzieję, że Ci troszeczkę przybliżyłem ten szampon Divolong. Ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!